My leczymy, a nie zastępujemy naturę. Potrafimy wymienić serce, potrafimy transplantować całe zespoły, wątroby, płuca. Słyszymy o wielkich operacjach, gdzie twarz się całą wymienia poparzoną i nagle nie możemy pomóc spotkać się komórce jajowej plemnikowi, który nie może, bo jest albo bardzo mało plemników, albo jajowody są niedrożne. Tak się nam czasami mówi, że my zastępujemy naturę. Jeszcze nikomu na świecie nie udało się zastąpić natury. My tylko mamy technikę, że możemy pewne rzeczy ominąć, stworzyć bypass i dać ludziom szansę na ciążę, tam gdzie w naturze te ciąże nie mają szans uzyskać. In vitro zastępujemy na jajowód. Mało kto wie, albo mało kto sobie uświadamia, że zapłodnienie następuje w jajowodzie i jajowód jest również potrzebny do tego, żeby tą komórkę jajową, ten zarodek, wrzucić do macicy. Czyli potrzebujemy prawidłowo zbudowaną macicę, w in vitro nie potrzebujemy jajowodu. Pobieramy. To się robi pod kontrolą USG. Się skuwa po prostu w wystymulowane pęcherzyki jajnikowe, odstawia do laboratorium, mężczyzna oddaje nasienie, w laboratorium się odpowiednio przygotowuje komórkę jajową i albo się robi zapłodnienie tak zwane klasyczne, czyli plemniki same otaczają komórkę jajową i ją zapłodniają, albo wyczyścimy sobie komórkę jajową i wstrzykujemy plemnik do komórki jajowej i patrzymy, czy się zapłodniły. My jesteśmy gatunkiem o bardzo małej płodności, bo nasza szansa na ciążę jest około 20% na cykl. Ale co nam natura dała w zamian? Dała nam wielokrotną możliwość zajścia w ciąży w ciągu roku. Więc jeżeli natura płodnym parom daje 20%, a my parom, które mają bardzo duży problem zajście w ciąży i często 2 czy 4 lata się starają, uzyskujemy 35% ciąż, no to jest to bardzo duża skuteczność. Program, który był, jeżeli chodzi o leczenie niepłodności w latach 2013-16, pokazał, że da się leczyć niepłodność. Wtedy, kiedy dostępność się zwiększyła ze względu na uzupełnienie portfela pacjentów, no to urodziło nam się zdecydowanie kilkadziesiąt dzieci na Opolszczyźnie, no bo tych ludzi, których znaliśmy od lat, których leczyliśmy na różne sposoby i właśnie dla nich jedynym wyjściem było techniki wspomnianego rozrodu, no to ci ludzie przystąpili i już mają dzieci. Techniki wspomaganego rozrodu to nie są techniki pierwszorzutowe do leczenia niepłodności. I jeżeli taką parę my leczymy ponad rok albo po 35 roku życia ponad pół roku i to nie jest nasz tylko pomysł, tylko tak mówi ustawa o leczeniu niepłodności. Dopiero takiej parze możemy zaproponować in vitro. Ponad 30 lat szkolimy się, najpierw teoretycznie, bo jak myśmy w 90-tych latach jeździli do Białegostoku, do profesora Szamatowicza się szkolić, to też dla nas in vitro to było wow. To było jak, nie wiem, dla innego pomyśleć, że to jest jazda w kosmos, loty kosmiczne albo na Mars. Dla nas było to samo. W medycynie każdy rok to jakby się techniki polepszają. Kiedyś myśmy mogli dawać leki, mogliśmy robić inseminację, a teraz możemy połączyć komórkę jajową z plemnikiem i podać zarodek już do jamy macicy. Wszystko potrzebuje sprzętu. Nawet mając dobry sprzęt, musimy się na tym znać. Tu mamy system KEISA, czyli system do komputerowej analizy nasienia. Wykonując badanie nasienia, praktycznie szukamy na płytce, w której mamy formy utrwalone, około setki plemników. Takie plemniki musimy dobrze ozdjęciować. Mentalność się na pewno zmienia raz, bo lata lecą i troszeczkę więcej ludzi zaczynają wiedzieć. Dwa, mimo wszystko dostępność finansowa rośnie, więc coraz więcej ludzi o tym mówi. Trzy, program, który był kiedyś, no mówię, nagłośnił troszkę sytuację, że rzeczywiście się da. Pamiętajmy, że problem niepłodności nie jest nagle taki, że on się dużo zwiększył, że teraz jest dużo więcej niepłodnych par. Jest więcej, ale też przez to, że się mówi, pary przestają się wstydzić, przyznać, że mają problem z niepłodnością. Jest to metoda lecznicza. Jest to metoda lecznicza oparta na faktach,
za którą ludzie, którzy to wymyślili, dostali Nagrodę Nobla. I koniec. Przestańmy się tego bać. Zajmujemy się tym od 15, nawet 16 lat. I muszę przyznać, że jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała, dlatego że mogę pomóc dwojgu ludziom, którzy przychodzą załamani, a wychodzą szczęśliwi.